czego jeszcze nie było, proszę Państwa? Skrzynki. No skrzynki, tak, proszę Państwa. Doczekaliśmy się takiej chwili, kiedy mamy skrzynki na skrzynki, aczkolwiek nie chodzi w tym o to, co większość osób myśli, że, znaczy, nie tyle większość, ile może niektóre osoby by pomyślały, że to jest tak, że możesz dropnąć skrzynkę w ten sam sposób, jak możesz z normalnej skrzynki dropnąć czołg, tylko że nie, to tak nie działa, ponieważ są to pojemniki niespodzianki, które, jak widzicie, są dosyć drogie mimo wszystko, aczkolwiek są one możliwe do kupienia w takich dosyć sporych mimo wszystko zestawach, na przykład właśnie 21 pojemników, 16 pojemników, 8 pojemników, to są, przepraszam, te 11 pojemników tutaj w cenie 8, to są dosyć spore zestawy mimo wszystko. Chodzi tu generalnie o to, że dostajemy skrzynkę z takiego pojemnika, wiadomo, jedną dowolną skrzynkę, tak, możemy dostać skrzynkę na AMX-30B, na KRF Narbona AX, chyba jeszcze nie było takich skrzynek, ale nie jestem pewien, na Centuriona Raatz, na Chieftaina, na Chimerę, na Emila 1951, na Badgera, na Super Conquerora, na T26E5, na T54E2, na T95E6, na VK9001P, na WZT111A, na WZT121GFT, na Drakule, na Smashera, na Helsinga, to jest coś niesamowitego, na STG, na ZUS-130PM albo na T22 Medium. I generalnie jest tych pojemników 20, więc mamy 5% na wylosowanie jakiegoś tam, jeśli byśmy na przykład, nie wiem, chcieli wylosować pojemnik ze Smasherem, akurat to mamy 5% na to szansę, jak z Draculą, to również 5%, bo po prostu jest 20 rodzajów tych pojemników. I oprócz tych skrzynek dostajemy również jeden amulet złota. No i jeśli takich 10 skrzynek otworzymy, to możemy tutaj, nie wiem jak to jest, ale wydaje mi się, że w magazynie można połączyć te amulety złota. No i właśnie za 10 takich amuletów złota dostajemy tego złota 1000 sztuk, więc no moim zdaniem się to tak raczej średnio opłaca. Te pojemniki oczywiście wiadomo, skrzynki, bo skrzynki do skrzynki się nie opłacają. W takim razie kończymy program.